Cześć, nazywam się Dorota Sejbor i dzisiaj przyszłam, żeby porozmawiać troszeczkę o dokarmianiu ptaków. Jakie są zasady i co powinniśmy zrobić, żeby ptakom pomagać, a nie szkodzić. Zacznijmy tak naprawdę od podstawowej rzeczy, czyli karmnik. Karmnik dla ptaków, tak naprawdę nieważne, czy jaki on jest, czy jest większy, mniejszy, bardziej, że tak powiem, pokryty szczachą, słomą, czy jakimiś, że tak powiem, drewnem. Ważne jest jedno, żeby był zadaszony, ponieważ kiedy do karmnika będzie wsypywana karma, ważne jest, żeby na niego nie padało ani woda, ani śnieg. Dlaczego? Ponieważ karma może się, że tak powiem, zepsuć. Co jest ważne, jeżeli chodzi o karmnik? Odpowiednie duże otwory, żeby ptaki, które będą wlatywały i będą pobierały pokarm z karmnika, miały wygodny, że tak powiem, dolot do pożywienia. Ponadto ważne jest, aby karmnik nie miał żadnych ostrych krawędzi, wystających gwoździ czy, że tak powiem, elementów, które ptak może się zahaczyć i się skrzywdzić. Co jest ważne? Karmnik powinniśmy powiesić w takim miejscu, aby ptaki miały bardzo fajny i swobodny dolot. Najlepiej na otwartej przestrzeni, ale co jest ważne, żeby ta przestrzeń nie była zbytnio wieczna, żeby nie wiało zbyt mocno na karmnik. Mój karmnik jest postawiony, że tak powiem, w niewielkiej odległości od drzew i zadrzewień, ze względu na to, że karmnik staje się stołówką dla ptaków, ale też dla drapieżników. Do karmnika z miłą chęcią będzie zaglądał kot. Nasz domowy kochany kiciusz, który jest drapieżnikiem, jest doskonałym zabójcą i często poluje właśnie na małe ptaki. Więc ważne jest, aby karmnik był tak powieszony, tak zainstalowany, żeby kot miał do niego utrudniony dostęp. Kolejnym drapieżnikiem, z którym miłą chęcią będzie odwiedzał nasz karmnik, jest krogulec. I właśnie krogulec często poluje w niewielkiej odległości od karmnika. Doskonale zdaje sobie sprawę, w którym miejscu dużo gromadzą się ptaki. Co jest ważne, jeżeli karmnik mamy postawiony w takim miejscu, że jest blisko zadrzewień czy zakrzewień, to w momencie, kiedy przybywa taki drapieżnik jak krogulec, ptaki są w stanie się schować właśnie w tych zadrzewieniach i zakrzewieniach i są wtedy bezpieczni. Co wkładamy do karmnika? I teraz taka jest podstawowa sprawa. Do karmnika wkładamy głównie nasiona, z których mogą ptaki korzystać. Bardzo ważny jest słonecznik. Słonecznik łuskany albo niełuskany. I teraz tak, jaka jest zasada? Jeżeli chcemy dawać słonecznik niełuskany, czyli taki normalny, że tak powiem, w łuskach, musimy się, że tak powiem, brać pod uwagę pewną rzecz, że będziemy mieli w ogrodzie troszeczkę brudno, ponieważ łuski będą zostają. Jeżeli wykorzystamy słonecznik już wcześniej łuskany, to wtedy mamy mniej, że tak powiem, wybrudzone w ogrodzie i ponadto ten słonecznik łuskany jest bardziej dostępny dla większej ilości ptaków. Oprócz słonecznika bardzo ważne są orzechy. Orzechy włoskie, które są bardzo koloryczne, są bardzo tłuste, są doskonałym źródłem pokarmu dla wielu gatunków ptaków. Z orzechów włoskich skorzystają m.in. sikory, skorzystają na przykład sójki, skorzystają dzwońcy, więc bardzo lubią je zjadać. Warto je właśnie wkładać do karmników, aby były, że tak powiem, urozmaiceniem diety. Podobnie ma się sprawa z siemień lnianym. Siemień lniane jest bardzo ważnym, tak powiem, źródłem witamin dla ptaków. Jest bardzo zdrowe. My jako ludzie też bardzo z miłą chęcią możemy jeść siemię lniane, bo jest bardzo zdrowe dla nas i dobrze nam służy, podobnie ptakom. Do karmnika też wkładamy pestki dyni, suszone, dostępne w różnych sklepach, w różnych sieciach. Ponadto możemy wkładać sezam. I co jeszcze? Jeżeli mamy możliwość dostępu w sklepach zoologicznych, mięszanki dla ptaków. Mięszanki dla ptaków, które są już specjalnie sprecyzowane. W takich mięszankach oprócz standardowych ziaren można się jeszcze zobaczyć, można trafić na zboża, głównie pszenicę lub pszenżyto, proso, rzepik, rzepak, także te wszystkie elementy, które są w takich mięszankach dostępnych już wcześniej w sklepach, jak najbardziej można kupować, zakupować i z nich korzystać. Też jeżeli chodzi, bardzo ważna sprawa dla drapieżników, małych naszych przyjaciół, słoninka. Słuchajcie kochani, słonina dla sikorek, słonina dla dzięciołów, z miłą chęcią będą odwiedzały właśnie takie miejsca. Słoninka również na przykład dla srok, które też będą odwiedzały nasze karmniki i będą z nich korzystały. I teraz tak, kolejna sprawa.
którą często możemy zdobyć w sklepach, czyli kule nasienne. Kule nasienne kosztują parę groszy w tych siateczkach itd., itd., które tak naprawdę w dużej mierze są dosyć kontrowersyjne, jeżeli chodzi o te siateczki, ponieważ ptaki, kiedy przylatują, mogą się zahaczyć. Ja tak naprawdę te kule też kupuję, ale wyciągam po prostu z siateczki i wkładam je do środka, do karmnika. Dzięki temu ptaki spokojnie mogą pobrać sobie tą karmę z tej kuli, a siateczkę wrzucam do odpowiedniego pojemnika. Jeżeli chodzi o to karmienie ptaków, bardzo ważna sprawa, że oprócz nasion, które tutaj są na stole, można też wykorzystać owoce. Owoce w postaci jabłek, w postaci gruszek. Przedzielamy je na pół, wkładamy je do karmnika, możemy też pokroić na przykład w kosteczkę czy w ćwiartki i z tego na pewno skorzystają ptaki, które lubią owoce, jak szpaki, jak kosy, kwiczoły czy dzwońce. Przepraszam, nie dzwońce, tylko kosy. I oprócz tego możemy wrzucać do karmnika marchewkę pokrojoną oraz suszone owoce, rodzynki, śliwki, morele. Ale co ważne, jeżeli chodzi o suszone owoce, po pierwsze nie mogą one być słodkie, czyli pokryte dodatkowym, że tak powiem, cukrem, a wcześniej zamoczone i w niewielkiej ilości pokrojone w kosteczkę możemy spokojnie włożyć je do karmnika. Kolejną sprawą, jeżeli chodzi o karmnik, to tak naprawdę dodawanie do karmnika kaszy, ryżu czy otrębów. Tak naprawdę w internecie, jeżeli sobie wyszukacie, wpiszecie taki temat jak dokarmianie ptaków, wyskoczą informacje, że można to wkładać. Ryż gotowany, kasza gotowana, można na przykład otręby dla ptaków też dać, czy odpadki owsiane. Szczerze mówiąc, odradzam tego robić, ponieważ te produkty szybko się psują, szybko nabierają wilgoci i szybko pleśnieją, więc tak naprawdę z tych produktów najlepiej zrezygnować. Tak samo z chleba. Niestety często się spotykamy z taką informacją, że można włożyć, że ludzie wkładają do karmnika chleb albo wykładają chleb, że tak powiem, pod karmnik, czy wyrzucają na trawniki, żeby ptaki sobie zjadły. Kategorycznie odradzam, nie dajemy ptakom chleba, rezygnujemy z tego. Chleb dla wielu gatunków ptaków jest szkodliwy, im szkodzi i tak naprawdę lepiej zrezygnować z tego, lepiej wykorzystać ten suchy chleb w innej postaci, niż mamy dać ptakom i one wtedy niepotrzebnie to jedzą. Teraz chciałam Wam pokazać, jak można zrobić samodzielnie właśnie takie kule nasienne, każdy w domowym zaciszu. Będzie nam potrzebny do tego tak naprawdę smalec. Kostki smalcu to są tanie rzeczy, które można kupić praktycznie w każdym sklepie spożywczym czy u rzeźnika. Jeżeli ktoś nie toleruje smalcu, można wykorzystać masło orzechowe. Ale taka sprawa, masło orzechowe kupione w sklepie się nie nadaje, ono jest solone, sól dla ptaków jest szkodliwa, więc możemy wykonać samemu masło orzechowe z orzechu ziemnym albo zakupić w sklepie zoologicznym odpowiednie masło, orzechowe dla ptaków z już, tak powiem, dodatkami specjalnymi dla nimi, czyli na przykład kawałkami jakichś owadów. Co robimy, jak sposób robimy każdy właśnie te kule nasienne? Czyli tak, smalec do miseczki, zakładamy rękawiczki, bo jak każdy wie, smalec jest stosunkowo tłusty, ciężko go się potem pozbyć z rąk. Smalec musimy troszeczkę rozgnieść, żeby był plastyczny, taka konsystencja tak naprawdę plasteliny. I wrzucamy tak naprawdę do tej naszego smalca wszelkiego rodzaju nasiona. Wrzucamy orzechy, pestki dyni, siemię lniane, sezam i oczywiście słonecznik. W momencie, kiedy będziecie robić kule nasienne w domu, proponuję właśnie do niej wykorzystać słonecznik właśnie łuskany. Dlaczego? Ponieważ ptakom będzie łatwiej się zdobyć właśnie do tych nasion, niż następnie wyciągać ich specjalnie z łusek. Jeżeli robimy kule nasienne tego typu, do kul nasiennych nie dodajemy owoców suszonych. Najlepiej to są właśnie takie produkty typowo suche. Dlaczego? Ponieważ kula nasienna z owocami po prostu szybciej się zepsuje. Musimy pamiętać, że karma, którą wkładamy do karmników, będzie się psuła.
Zimy ostatnio tak naprawdę w Polsce są dosyć łagodne. Nie mamy takich trzaskających mrozów, jak ja pamiętam za dzieciństwa, że było minus 10, minus 20 i śnieg praktycznie po pasy. Więc te zimy mamy bardziej deszczowe niż śnieżne. Więc co? Więc karma szybciej się psuje. Dlatego warto jest, aby ta karma, którą my stworzymy dla ptaków, była bardziej odporna na warunki atmosferyczne. Mamy tak naprawdę już w tym momencie wyrobioną masę, z którą będziemy formować kulę. I teraz co jest ważne? Nie robimy je za duże. Robimy je małe, nie dużej wielkości. Sobie położę tutaj, żebyście widzieli. I co jest ważne? Tak mniej więcej wygląda już ta kula nasienna zrobiona, którą tak naprawdę odkładamy w chłodne miejsce, możemy włożyć do lodówki, możemy ją również zamrozić, czy jak mamy mniej większej ilości i odkładamy ją do, że tak powiem, stężnienia. W każdej chwili potem będziemy mogli ją włożyć do karmika w takiej formie lub jeżeli mamy ochotę, możemy się bardziej zabawić i ją wcześniej obtoczyć na przykład w mięszankach. I w ten sposób też może wyglądać. Jeżeli na przykład nie mamy karmnika, a mamy drzewo, na które chcemy rzeczywiście powiesić te kule nasienne, które są dostępne w sklepach, no i chcemy, żeby coś na tym wisiało na tym drzewie, możemy wykorzystać tak naprawdę szyszkę. Wystarczy szyszkę, czy świerkową, czy sosnową, obwiązać sznureczkiem i na nią dokleić naszą masę. W ten oto sposób obtaczamy ją też właśnie w tej maści, tych nasionkach ładnie. I dzięki temu mamy taką kulę praktycznie nasienną na sznureczku, z której spokojnie mogą skorzystać ptaki. To jest jedna rzecz. Druga rzecz. Jeżeli nie mamy pod ręką żadnej szyszki, możemy wykorzystać tak naprawdę stary kubeczek, który mamy w domu. Wystarczy. Ten kubeczek zawiesimy również na sznureczku. Włożymy tu do środka właśnie część tej masy ze smalcem i nasionami. O, w ten oto sposób. Już tak naprawdę już mamy wykonaną karmnik dla ptaszków. Ale co jest ważne, musimy tu włożyć kawałek patyczka. Może być to patyczek, który jest od szaszłyków, może być to patyczek z naszego ogródka. I w ten oto sposób ptaszek usiądzie sobie na tym patyczku i będzie wyjadał tą masę z nasion i tłuszczu, która znajduje się w środku w kubeczku. Można powiesić to na drzewie, można to powiesić sobie na trzepaku czy na huśtawce. W każdej chwili ptak może z tego skorzystać. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o dokarmianie ptaków zimą? Mówiliśmy w tym momencie o ptakach, które przylatują do naszego karmnika. Są to ptaki różnej maści. Jeżeli dobrze, że tak powiem, zrównoważymy dietę i nasiona i pokarm w tym karmniku, mogą się do nas pojawić bogatki, mazurki, wróble domowe, kosy, kiwiczoły, sujki, dzięcioły, więc tego masy ptaków jest sporo. Ale w momencie, kiedy jesteśmy blisko, mieszkamy blisko zbiorników wodnych, gdzie też gromadzą się ptaki, tam też możemy je dokarmić, też możemy im pomóc. I tak jak powiedziałam wcześniej, nie dajemy tym ptakom chleba. Kategorycznie zabranione jest dawanie ptakom chleba, szczególnie ptakom wodnym, ponieważ ten chleb im szkodzi. Jeżeli chcemy pomóc tym ptakom wodnym, kaczkom czy łabędziom, dajemy im po prostu zboże. Pszenicę, pszenżytą, może nawet troszeczkę owca. I co jest też ważne, co też dzisiaj o tym pomniałam, nie wsypujemy tego zboża do wody. Wysypujemy je tylko na brzeg. Ptaki sobie spokojnie tą karmę pobiorą. Jeżeli będą miały ochotę, to wtedy, że tak powiem, wezmą ją do wody i zjedzą ją razem z wodą. Ale nie wsypujemy tej karmy do wody. Na brzeg jak najbardziej. To by było tyle, jeżeli chodzi o dokarmienie ptaków. Mam nadzieję, że te krótkie informacje, które Wam przekazałam, pomogą Wam racjonalnie, że tak powiem, pomagać ptakom.
Co jest jeszcze ważne na koniec? Musicie pamiętać, że karmik jest tylko dodatkową stołówką dla tych ptaków. Nie wkładajmy tam zbyt dużo tego jedzenia, z tej dużo karmy, ponieważ ono może się zepsuć. A wiadomo, zepsuta karma dla ptaków jest szkodliwa. Pamiętajmy, że to jest tylko dodatkowy, że tak powiem, zaszczyt energetyczny dla ptaków w momencie, kiedy jest dosyć zimno i jest sroga zima. Jeżeli chcemy dokarmiać, musimy pamiętać, że musimy to robić systematycznie, nie możemy tego nagle przerwać, tylko stopniowo rezygnujemy z dużej ilości karmy, zmniejszamy, aż po prostu wyłączamy całkowicie dokarmianie ptaków w naszym otoczeniu. Co jeszcze jest ważne, jeżeli chodzi o dokarmianie ptaków? Musimy pamiętać, że karmik należy od czasu do czasu czyścić. Warto tam zajrzeć i wyczyścić właśnie jedzenie, karmę, która nie zostanie wyjedzona. Warto również w okresie zimowym pod karmnikiem czy bliskiej odległości położyć jakiś pojemnik z wodą dla ptaków. Pamiętajmy, że nasze pomaganie ptaków nie kończy się tylko na zimie, ale również przez cały rok, więc na wiosnę warto wywiesić budki lęgowe dla ptaków, w okresie wakacyjnym mieć to pojedełko też dla ptaków, kiedy jest bardzo gorąco. No i starać się, aby w naszym ogrodzie pojawiły się rośliny, które dają owoce właśnie w okresie zimowym, które nie spadają, takie jak dzika róża, rokitnik czy na przykład berberes. Dziękuję bardzo za uwagę i mam nadzieję, że to, co Wam przekazałam, Wam pomoże. Do widzenia, pa!